Janusz Kołodziej, dobry wieczór. Witam w naszym cotygodniowym programie Hej Śląsk. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tadeusz Pawłowski. Witam serdecznie, dyrektor Akademii Sportowej Śląska Wrocław. Panie dyrektorze, zbliża się rok szkolny, bo to już tuż, dwa dni. Większość pańskich podopiecznych to uczniowie. W związku z tym jest okazja na wystawienie laurek z dobrymi ocenami, mam nadzieję, i też na czas takiego podsumowania. Co się udało osiągnąć w tym czasie, od kiedy ogłosiliśmy między innymi też tutaj w naszym studio, że taka akademia powstała i że pan został jej dyrektorem? Tak, to czas szybko biegnie. To już pół roku. Naturalnie zaczynając pracę postawiliśmy sobie wiele ambitnych zadań. Myślę do takich najambitniejszych zadań, który pierwszym punktem było, no przede wszystkim odbudowa dobrego imienia Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, żeby faktycznie ta Akademia tak funkcjonowała, żebyśmy byli wszyscy z niej dumni. Na pewno wiele rzeczy nam się udało, wiele rzeczy jest w trakcie, bym tak powiedział, modernizacyjnej, i jeszcze wiele nam brakuje, żebyśmy faktycznie spełniali wymogi Akademii Najlepszych na świecie, ale mnie cieszy, że idziemy do przodu, czyli w sumie na pierwszym miejscu była baza, na pierwszym miejscu był internat dla naszej młodzieży, współpraca ze szkołą mistrzostwa sportowego, klasy sportowe, no i też również szczególnie sukcesy piłkarskie w grupach najmłodszych, bo proszę nie zapominać, wygraliśmy, myślę, jedną z największych imprez w Polsce, czyli Puchar Tymbarku, 12-latkowie z naszej szkoły, numer 45. To piękna sprawa i serdeczne gratulacje przy tej okazji. Tak. Teraz w zeszły weekend, no przepiękny sukces Mariusza Blecharza, który ze swoimi 9-latkami w turnieju Sokolika w Nowym Sączu, nazywanym małymi mistrzostwami Europy albo małą ligą mistrzów, drugie miejsce. Wspaniałe, finał z Hertą bardzo wyrównany, 2-0 przegrany, ale w pobitym polu Liverpool, Borussia Dortmund, wielkie sławy. Tak, i to nas bardzo cieszy. Przede wszystkim, co cieszy, no gratulacje od prezydenta Wrocławia, pana Dudkiewicza, który śledzi, co robią nasi 10-letni wychowankowie. Także bardzo wielki sukces i chcielibyśmy również, żeby w przyszłości faktycznie ten cel, który mamy, czyli żeby nasi chłopcy z Akademii wchodzili, grali, stanowili w przyszłości człon pierwszego zespołu. To jest taki bardzo ambitny cel. Wspomniał pan o sukcesach sportowych, ale myślę, że olbrzymim sukcesem, który się udało, a o tym wiemy, było zrozumienie ze strony samej młodzieży tych wyznaczonych celów i rodziców, trenerów innych akademii, które przystąpiły do współpracy, że właśnie marka, że Śląsk, że to jest ta szansa dla nich i to, co się wydaje, może taką ideę fix, że o, wszyscy byśmy chcieli następców najlepszych naszych zawodników w pierwszej drużynie, to będzie realne. Potrzeba po prostu tylko czasu, no i aby ten model, który sam pan powiedział, dopiero jest dopracowywany w tych szczegółach, zaczął działać i być powtarzalny. Z tego słyną najlepsze akademie piłkarskie w Europie, które, jak się dowiadujemy właśnie przed chwilą od pana, przegrywają z nami. Tak, to jest bardzo przyjemne, że na arenie międzynarodowej nasi chłopcy mają wiele zaproszeń też, bo gościliśmy na turnieju angielskie zespoły, mamy wiele zaproszeń do Anglii, do Niemiec, także
tam nie zaprasza się byle kogo, tam zaprasza się naprawdę marki tam uznane, dokładnie. No i my sobie na rynku tym młodzieżowym taką markę wyrabiamy. Ja myślę, że to jest tak, ja bym to porównał jak z budową fabryki. Ta fabryka się buduje, musimy mieć cierpliwość. Musimy dokładnie ją zbudować, żeby te hale produkcyjne... No właśnie, budynek mamy i ciągle coś nowego dobudujemy, gdzie będą doskonaleni ci piłkarze. Myślę, że tak troszkę najłatwiej jest zacząć z tymi najmłodszymi, bo oni są od początku już szkoleni, kształceni, kierunkowani właśnie według tego modelu, który pan i pana współpracownicy sobie zaplanowali. Gorzej będzie z tymi, którzy już gdzieś grali. Im będzie trudniej się przestawić. Ale to, co się szczególnie podobało, bo śledzimy, przecież to nie pierwsza wizyta pana w studiu, pana współpracowników, to, co się szczególnie podobało, to udział w takich wyjazdach do małych miejscowości, do szkół, po to, żeby pokazać innym rodzicom, że ich dzieci z okolic Wrocławia również mogą być. To są wspólne akcje robione z różnymi instytucjami. No i taką wspaniałą akcją na podsumowanie był na przykład Dzień Dziecka. To był przy okazji prezent dla członków Akademii, ale też i taka szansa na podsumowanie. Popatrzmy na materiały przygotowane przez telewizję Śląsk Wrocław TV, jak to wyglądało przecież w końcu nie tak dawno. Słuchajcie, fajnie, że jesteście, chłopaki. Witam serdecznie wszystkich w tym dniu. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tutaj na tym naszym wspaniałym boisku historycznym, gdzie były rozgrywane wspaniałe mecze Śląska Wrocław. Dzisiaj mamy tutaj kilkaset dzieci. Jest zrobiona impreza Akademii Klasy Ekstra. Jestem przekonany, że wielu z tych chłopaków, którzy dzisiaj kopią piłkę, kiedyś będą grali w barwach Śląska Wrocław, w barwach reprezentacji Polski. I jest naprawdę fajna, fajna impreza. Bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo się cieszę, że jest to bardzo wszechstronne, że to jest bardzo fajnie przygotowane. Mamy gry, mamy wiele takich małych zawodów sprawnościowo-koordynacyjnych. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, wszystko z piłką. Myślę, że każde dziecko będzie zadowolone. My również jako Śląsk Wrocław przygotowywaliśmy, że każde dziecko wyjdzie ze stadionu Zoporowskiej z małym prezentem, z małym upominkiem. Bardzo fajna impreza, bo przede wszystkim dużo dzieci tych młodszych, którzy są bardzo spontaniczni i właśnie bardzo się cieszę, że tu na Stadionie Oporowskiej, na tym kultowym stadionie, gdzie zaczynała się ta nasza historia, ci młodzi chłopcy mogą na tej trawie po prostu się zabawić, bo uważam, że to jest zabawa. Fajnie za to, że są piłkarze, jest dużo atrakcji. Fajnie jest, są różne zabawy, gry, są piłkarze, obrońcy Śląska Wrocław, autografy rozdają. No i każdy się pcha do tych autografów. Pani też może wejść, też szaleć. Podoba, że były różne autografy od różnych sławnych osób. Piłka jest i gramy. I naszym celem jest zdobycie jak największej ilości bramek. Z okazji Dnia Dziecka chciałbym wszystkim dzieciaczkom złożyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wielu uśmiechów, wielu przyjaciół, wielu fantastycznych atrakcji,
i wszystkiego co najlepsze. W sumie niedawno byłem w wieku, więc co mogę życzyć? Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, tego co sobie zapragną, żeby każde ich marzenie się spełniło, żeby ci, co tutaj są, zostali wielkimi piłkarzami, a myślę, że to jest dla nich najważniejsze. I tak oglądając te bardzo fajne zdjęcia, tę relację, można powiedzieć, cytując wypowiedzi tych najmłodszych, no fajnie jest, panie dyrektorze, fajnie jest, że są piłkarze, że są ci, w których ci najmłodsi chcą pójść w ślady. I taka znamienna wypowiedź Kamila Dankowskiego, tak się rozglądnął i powiedział, przecież ja niedawno tak wyglądałem, tak jak oni. I spełniają się marzenia tych najmłodszych, no bo można być i mieć autograf choćby Piotrka Celebana czy Mariusza Pawelca, no to jest marzenie. Tak, ja bardzo się cieszę, że również pierwszy zespół żyje życiem naszego miasta, czyli piękna impreza. Widzimy, mamy przechadzają się z dzieckiem na ręku. Dużo dziewczynek, które też chcą grać w piłkę, czasami potrafią to lepiej robić niż chłopcy. Dokładnie. Co pan pewnie już zauważył. Piłka nożna kobiet rozwija się nam bardzo dynamicznie na całym świecie. To jest fajne. Masowość, radość. No i ten kultowy nasz stadion na Oporowskiej, gdzie wszyscy pamiętają mecze te starsze i młodsze. No i oczywiście ten Kamil Dankowski, można powiedzieć, nasz chłopak, który tutaj dostał szansę gry w pierwszym zespole, jeszcze niedawno był taki jak ci biorący udział w tej zabawie. Czyli można, czyli te dzieci namacalną mają tutaj obrazek, że można, że trzeba troszeczkę pracy, cierpliwości, szczęścia i ekstraklasa. No właśnie, mówiliśmy o tych najmłodszych, o tych sukcesach, ale też powiedzmy o tych starszych grupach, albo już prawie całkiem młodzieżowych, prawie dorosłych. Na przykład taki Piotrek Jawny może się pochwalić sukcesami ze swoją grupą. Byliśmy kiedyś przed treningiem Śląska, przed rozmową z trenerem Janem Urbanem. Patrzę, młodzież elegancko, wszyscy jednakowo ubrani. To wszystko już jest profesjonalne i pytam się, dokąd jedziecie. Piotrek mówi, jadę z moimi podopiecznymi, wygrywamy dużo spotkań. No i okazuje się, że ci starsi, oni już gdzieś tam umiejętnie prowadzeni będą pukać. I to jest właśnie jakby taka wartość dodana, pukać do tej pierwszej nawet drużyny. Tak, mamy grupę utalentowanych chłopców, bo ja również jako dyrektor Akademii cieszę się, że 17-letni Adrian Łuszczarz zadebiutował w pierwszym zespole, że również gra w reprezentacji Polski, wziął udział w dwóch meczu reprezentacji U19 w meczach z Ukrainą. Mamy Dominika Stupieńkę, który gra w reprezentacji Polski U15, czyli mamy poprzez to piękną reklamę naszej Akademii, że nasi chłopcy grają w reprezentacji Polski. Oczywiście Centralna Liga Juniorów Tomka Chorwata, dziewiąte miejsce, środek tabeli, małe różnice punktowe, można było być jeszcze wyżej. Czwarte miejsce Piotrka Jawnego w U16 też. No i przede wszystkim Mistrzostwo Dolnego Śląska drużyny U15, czyli też tam 15-latkowie niedługo będą nam też tworzyli bardzo fajną, zdolną grupę, która będzie, no myślę, w niedługim czasie odgrywała dużą, dużą rolę w Centralnej Lidze Juniorów. No i używając takiego kolokwializmu, dostarczać kolejnych młodych piłkarzy o grupę wyżej, ci z kolei jeszcze wyżej, no bo cel jest jeden. Chcemy, żeby w drużynie wrocławskiej ekstraklasowego Śląska Wrocław grało jak najwięcej wychowanków. I z tego, co pan mówi i co przedstawialiśmy, i to są fakty, z faktami się nie dyskutuje,
Ja zaczynam wierzyć, wierzą ludzie, którzy są z branży, spotykam się z kolegami z zagranicy, to się staje powoli realne. Ale żeby nawiązać do czasów świetności, takiej dawnej tradycji, to teraz my porozmawiamy o tej troszeczkę przeszłości pod koniec naszego programu. Gazeta Wrocławska wspólnie ze Śląskiem, jest specjalna kapituła, plebiscyt, taki właściwie taka zabawa, tak można powiedzieć, ale bardzo poważnie traktowana. Wybierz drużynę 70-lecia. Taka troszkę karkołomny pomysł, bo jak można porównać Władysława Żmudę, pierwszego znakomitego później trenera, z Władkiem Żmudą, czterokrotnym uczestnikiem Mistrzostw Świata, albo na przykład mało kto pamięta Zigierta na bramce, czy wcześniej Krzywonia w ataku, czy Pawła Śpiewoka, czy też obecnego tutaj naszego gościa w linii pomocy, bądź też w ataku. A okazuje się, że można. I ten plebiscyt, mamy przygotowane zdjęcia jako ilustrację pod naszą rozmowę. Przypuszczam, że pan rozpozna tam wielu zawodników, którzy tam są. Proszę zwrócić uwagę na stroje, na koszulki, jak to kiedyś się było prezentowane. No i trzeba powiedzieć, i tutaj państwo, którzy śledzą to, Tadeusz Pawłowski jak do tej pory zebrał tych głosów najwięcej. Także tutaj też widać, że jest pan doceniany. I tak, bardzo się cieszę i chciałbym podziękować, bo jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i myślę, że respekt za to, co zrobiłem dla naszego klubu, dla naszego miasta. Naturalnie wielu wspaniałych zawodników rozpoznaję na tych zdjęciach. W zasadzie wszystkich natychmiast, dokładnie, można powiedzieć. Dokładnie, piękne czasy, kiedy zdobywaliśmy Puchar Polski, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski. No powtórzmy ten pierwszy raz, niepowtórzony przez żaden klub wielosekcyjny w Polsce, 1977, trzy mistrzostwa w trzech, na owe czasy najbardziej prestiżowych grach, bo to byli koszykarze, bo to byli piłkarze ręczni, no i piłkarze nożni. Mimo że takie potęgi jak Wisła Kraków wielosekcyjne, jak Legia, ŁKS w tych największych czasach, AZS, AWF, nikt tego w jednym roku nie powtórzył. Później drugi tytuł mistrzostwa, Puchar Polski, Super Puchar, Krzysztof Ulatowski. Taki konglomerat obecnie występujących piłkarzy i tych, którzy byli wcześniej. Kibice jednak chyba jakoś to dość sprytnie, używając takiego słowa, potrafią to wyważyć. No i Janusz Sybis w ataku, ta kandydatura chyba nie podlegała dyskusji od samego początku. Tak, przez Śląsk, przez te 70 lat naprawdę przewinęło się wielu wspaniałych zawodników. Ja sam kiedyś zastanawiałem się, jakbym ułożył tę jedenastkę. Dokładnie, jako ten ekspert selekcjoner. I powiem szczerze, prawie niewykonalne. Niebo niewykonalne. To, znaczy, traktujemy to jako zabawa. Naturalnie każdy ma jakąś wizję, jednemu się zawodnik podoba. Okej, Jasiu Sybis się podobał wszystkim, to nie ulega wątpliwości. A może mniej Gorgoniowi, szczególnie w meczach przeciwko Górnikowi. Dokładnie, ja znam również zawodników w naszej lidze, kiedy przed meczem ze Śląskiem, kiedy wiedzieli, że ma Janek Sybis na nich grać, rozchorowywali się i przeważnie mieli gorączkę. Byli nieobecni. Nieobecni byli. Także wielu zawodników od bramkarzy, takich jak Kelemen, Kalinowski, Jan Tomaszewski był w Śląsku, Jacek Jarecki, Zdzichu Koszewa. No naprawdę fenomenalni bramkarze. Adam Matysek, dyrektor sportowy. Oczywiście, który właśnie trafił do Bundesligi, był w Leverkusen jednym z najlepszych bramkarzy w historii. Linia obrony naturalnie, Władek Żmuda, cztery mistrzostwa świata, ale ci mali Paweł tacy... Paweł Król, Wójcicki, Poręba na przykład. Tak, wcześniej Sigerd na stoperze, ale nie zapomnieć proszę o Kopyckim, o Heniu Kowalczyku, o Krystku Karpińskim, Mariniusiu Balcerzaku. Ja myślę, że linia pomocy to już jest... Nie będziemy mówić, bo znamy tych trenerów, zawodników. Czwórka ze Śląska była czwórką w reprezentacji. Prusik, wcześniej Pękala, Tarasiewicz. To absolutnie Pawłowski i wielu innych. Tutaj mówię, nasz program trwa 20 minut, mija jakby to było tylko 5 albo 10. Musimy kończyć. Ja dziękuję za wizytę w studio. Moim i państwa gościem był Tadeusz Pawłowski. Świetny zawodnik, świetny piłkarz, a teraz dyrektor Akademii Sportowej Śląska Wrocław. Dziękuję bardzo za wizytę, państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.